Okej, witam was serdecznie. Lecimy z tematem. Wszyscy ludzie Foltesta musimy lecieć do domu, z którego rzekomo leciał ten sygnał magiczny, ślad magiczny do tego zwierciadła śmiesznego, gdzie rozmawialiśmy z Radowidem. Nie pamiętam do końca tego zadania, ale fajnie by było, gdybyśmy spotkali tam rzeczywiście Radowida. Nie pamiętam, czy tak będzie, ale zobaczymy. Przy okazji trzeba się rozglądać za szlachciankami. Czy to jesteś ty? Nie. Ha. Ciekawa sprawa. Nie potrafię zrozumieć, w jaki sposób. Chyba przeprowadzę się do ludzi potrafi tak. Dobra, chyba nie znajdę tych kobiet tutaj, tych arystokratek. Może to w jakichś konkretnych godzinach trzeba ich szukać tutaj? Zapewne tak. Tutaj wcześniej chyba trzeba było właśnie skręcić. Mam coś do sprzedania? To chyba mogę ci sprzedać, nie? Mogę, proszę bardzo. 80 orenów w kieszeni. I teraz gdzieś tutaj mam iść, tak? Tu jest gdzieś wejście? Nie. Czyli normalnie od drugiej strony trzeba było przejść, czy jak? Nie, tu są drzwi. To jest chyba tutaj. Zapiszę sobie grę. A właściwie zobaczę, jak działają tutaj te szybkie zapisy gry. To jest chyba pod F5, tak? Zapisywanie, no. Gra zapisana i zobaczmy, jak wyglądają te zapisy. Jakoś inaczej się nazywa? Nie, tak samo. Aha, to jest po prostu skrót, ok? No to w sumie trochę jestem idiotą. 30 odcinków i nie używałem szybkiego zapisu. O kurde. Radowid srogi. Ok, mamy Radowida. Mogę najpierw szafeczkę przeszukać? Mały topór koło łóżka, czemu nie? Jest i zwierciadło, co? No to! Witaj ponownie, Wiedźminie. Witaj, Radowidzie. Tym razem nie dzieli nas magiczne lustro. Cieszę się, że zdołałeś namierzyć moją kryjówkę. Triss Merigold maczała w tym palce, prawda? A jakże? Znasz Triss? Nie osobiście, ale znam Filipę Eilhart. A to tak, jakbym znał wszystkie czarodziejki. Ha. Kim jesteś? I nie chodzi mi o twoje imię. Dobre pytanie. Niestety to skomplikowana sprawa. Wychowałem się na dworze królewskim Redanii. Mój ojciec został zamordowany w trakcie wojny z Nilfgaardem. Odkąd przestałem się interesować zabawkami, próbuję odzyskać swoje dziedzictwo, znaleźć morderców ojca i zaprowadzić porządek na włościach. Niestety, otaczają mnie sprzedajni zdrajcy, czarodziejki nimfomanki cierpiące na przerost ambicji i niewyżyci kapłani wiecznego ognia. Zdążyłem się zorientować, że temerskie elity wyglądają podobnie. Nie wątpię. Nic tak nie przyciąga skurwysynów jak władza. Masz do mnie sprawę? Zauważyłeś, że w Wyzimie pojawiły się ostatnio dziwne edykty? Tak. Biło mi się coś o uszy. No cóż, na tych edyktach znajduje się królewska pieczęć, ale zachodzi podejrzenie, że są sfałszowane. Powiedz coś więcej. Talar mówił prawdę. Foltest wcale nie podpisał tych edyktów. Jego podpis wygląda inaczej. Znasz Talara? Oczywiście. Byłbym kretynem, gdybym nie znał szefa wywiadu ościennego państwa. Czyli stan wyjątkowy nie jest dziełem Foltesta? Nie. Myślę, że powinienem go o tym powiadomić. No, może, kurwa. Jakby nie było, jest stan wyjątkowy w mieście, rzekoma kwarantanna. I to nie z edyktu króla. Także, no, trochę zamieszanie się wkradło. Kim jest Filippa? Filipa Eilhart jest jedną z najważniejszych postaci w Redanii. Zasiada w Radzie Regencyjnej, dopóki młody król nie osiągnie odpowiedniego wieku, by przejąć władzę. Przekupiła, omamiła lub zastraszyła połowę wpływowych osobistości Redanii. Dodatkowo jest członkinią Loży Czarodziejek, do której należy również twoja Triss. Czarodziejów nie przyjmują? O ile wiem, nie. Ale nie śmiej się. Każda z tych kobiet uważa, że ma prawo decydować o losach świata. Skoro tak mówisz... Nie lekceważyłbym czarodziejek. Są piękne, mądre i pomocne.
ale to tylko pozory. Jeszcze się z nimi rozprawię. Jedyne, co przemawia na korzyść twojej znajomej czarodziejki, to fakt, że już kiedyś zdradziła przyjaciółki. Ufam, Triss. Przypomnisz sobie jeszcze moje słowa. Co cię łączy z Addą? Chciałem ją nakłonić do ślubu z królem Redanii. Taki mariaż byłby korzystny dla obu państw. Dzięki pomocy Foltesta król Redanii mógłby wreszcie pozbyć się pasożytów i zacząć normalnie rządzić. Temeria zyskałaby zaś wsparcie w walce z wiewiórkami. O rozwoju handlu nie wspomnę. Do tego połączone siły obu monarchii byłyby w stanie przeciwstawić się rosnącej potędze zakonów rycerskich, czcicieli wiecznego ognia, coraz silniejszych gildii kupieckich i cechów rzemieślniczych, co więcej... Wystarczy, przekonałeś mnie. Niestety nie jestem księżniczką Addą. A ty, Wiedźminie, co sądzisz o foltestowej córce? O co konkretnie pytasz? Pytam cię jako eksperta od potworów. Adda była strzygą, odczarowałeś ją. Owszem. Czy będzie mogła mieć dzieci? Nie widzę przeszkód. Normalne, zdrowe, ludzkie dzieci? Tak mi się wydaje. Ale byłoby dobrze, gdyby któryś z wiedzących rzucił na nią okiem. Dziękuję, Wiedźminie, to dla mnie ważne. Chciałbym, żeby ta rozmowa została między nami. Jeszcze jedno. Wiem, że Adda jest tobą zafascynowana. Mam nadzieję, że nie będziesz próbował pokrzyżować planów dynastycznych Redanii. Nie obawiaj się, królu. Nie będę się mieszał. Kiedy się zorientowałeś? Twoi ludzie patrzyli na ciebie w dziwny sposób, kiedy mówiłeś o Redanii i Addzie. Jeśli będziesz kiedyś w Redanii, odwiedź dwór królewski. Bywaj, Wiedźminie. Bywaj, królu. No, Geralt nie jest głupi. To było raczej wiadomo od początku, że Radowid jest królem. Okej, nie chce się mieszać Geralt w te sprawy. W porządku, czyli na tym etapie quest jest już zakończony. I teraz wypadałoby już dokończyć tego questa. Dopierdolić go do końca, także lecimy z tematem. I tak to już chyba nic nam nie pozostanie w tej wizji handlowej do zrobienia. Póki co... No oprócz tych arystokratek, kurde, dwóch, co... Chciałem je obrobić, ale widzę, że to nie będzie takie proste, bo nie mogę ich znaleźć w ogóle. Nie wiem nawet, jak wyglądają. Ha. No nie ma tu żadnych kobiet, które by się wyróżniały specjalnie. I to jest niepokojące właśnie. No ale trudno, lecimy do nowego Narakortu. Ja może teraz, jak będziemy rozmawiać z kimś, to przy okazji wygoogluję na telefonie te arystokratki, jak to z nimi właśnie trzeba przeprowadzić spotkanie, żeby doszło do czegoś. Skurtyzan spaliśmy, więc możemy na spokojnie. Dobra, kolego, ty przodem. W sumie kurtuazja nakazuje, żeby przepuszczać wychodzących, więc trochę ja się za bardzo wepchnąłem. Okej. Tala już chyba nam nic nowego nie powie, chyba że coś o Radowicie, nie? Nie. Okej, no to lecimy. Wszystko zgodnie z planem. O, Deklan. Szybki zapis. Świetnie, że jesteś, Wiedźminie. Dowiedzieliśmy się wiele nowego o Salamandrze. Jakieś dobre wieści? Niestety nie. Ma znacznie większe wpływy niż się spodziewaliśmy. A ty, jak sądzę, masz dla mnie propozycję. Niepotrzebnie ironizujesz. Salamandra ma bardzo silne wsparcie polityczne. Tak silne, że nie udało nam się namówić ani władz miejskich, ani wojskowych do walki z nią. Jak to możliwe? Nie mam pojęcia, ale podejrzewam, że ma to jakiś związek z pojawiającymi się ostatnio podejrzanymi edyktami. I co zamierzacie z tym zrobić? Potrzebujemy wsparcia i to nie byle jakiego. Oddziału wojskowego, jakiejś siły paramilitarnej. Co to ma wspólnego ze mną? Twoja sława i neutralność jest atutem. Chcemy, byś negocjował z naszymi potencjalnymi sojusznikami. Okej... To brzmi niepokojąco. Kogo masz na myśli? Tych, którym salamandry weszły w paradę. Skojatel, zakon płonącej róży,
Nie sądzę, byś dogadał się z Veleradem. Ajajaj. No, no dobra, no jakby nie było... Byliśmy rzeczywiście większość czasu neutralni, pomagaliśmy obu organizacjom, a z Veleradem nie wiem, czy w ogóle będziemy mogli cokolwiek zrobić. Jeśli uda ci się kogoś przekonać, spotkamy się z nim tutaj. No dobra. Ha. Wybaczcie, tutaj kończę jeszcze wpisać. Arystokratki. Dobra, na razie to zostawię. Jak to wygląda? Bez przebaczenia, czyli tamto zadanie się skończyło? Tak. I nowe zadanie. Oj, Wardek chce, żebym zdobył się szybko naszej sprawy. Ta opcja odpada. Ciekawe, czy dałoby się go przekonać w rzeczywistości. Okej. Lub, czyli mam wybrać, tak? Mam wybrać, cholera. No ostatnim razem pomagaliśmy, pomogliśmy co nieco właśnie zakonowi. Na pewno byłaby to najłatwiejsza opcja, wybrać ich właśnie. Ale zastanawiam się, czy to kurde... Zastanawiam się, czy wzięcie teraz Skojatel wypaliłoby w ogóle, czy Yavin ma nam bardzo za złe. Nie wiem nawet, gdzie on jest w ogóle teraz. Gdzie może być teraz Yavin? Bo jego tam nie było, nie było w Gaju, ani nie było go w tym miejscu komanda na bagnach. To jest niepokojące. Questa oznaczyć jako tako też nie mogę, no to kurczę. Pytanie, czy to będzie miało jakikolwiek wpływ na naszą neutralność, to kogo zaraz wybierzemy, bo jakby... Kurczę, no potężniejszymi sojusznikami przeciwko Salamandrze też jednak wydaje się zakon. Wydaje się, że oni mogą większą krzywdę wyrządzić tym Salamandrom, nie? Dlatego kurczę, bardziej bym się kierował w stronę Siegfrieda i zakonu. Plus właśnie jej wina i tak nie wiem, gdzie teraz jest. Chociaż możliwe, że teraz moglibyśmy go już znaleźć rzeczywiście gdzieś tam na bagnach na tym etapie zadań, że znowu się pojawił. Ale czy on będzie chciał z nami rozmawiać? Raczej się na nas obraził moim zdaniem. Bo dosyć niefajnie przegoniliśmy ich w banku. No jak zdobyliśmy przychylność Siegfrieda. Lecimy do Siegfrieda, słuchajcie. Wątpię, żeby to miało jakikolwiek wpływ na naszą neutralność. Bo raczej do tej pory dobre decyzje podejmowaliśmy, jeśli chodzi właśnie o zachowanie się w Złotym Środku. I później jeszcze tylko tak naprawdę chyba będzie jeden quest, który... W czwartym rozdziale, czy w piątym? Nie, chyba w czwartym będzie decyzja do podjęcia, która będzie, powiedzmy, przeważała konkretnie na temat tego, po której stronie staniemy. Także na razie jeszcze się tym nie martwię. Bo w banku i tak się nie dało wybrać ostatecznie drogi neutralnej, można było pójść nieco właśnie na jedną stronę, nieco na drugą. No a że wybraliśmy wtedy zakon poniekąd, to teraz zakon ma największy sens. Najbardziej będą skorzy do pomocy. Geralt, dobrze cię znowu widzieć. Witaj, jak tam twoja noga? Noga? Ach, w porządku, to było tylko draśnięcie. Wszystko skończyło się szczęśliwie? I to jak? Otrzymam odznaczenie za obronę majątku mieszkańców. Rozumiem. Niestety, ty nie możesz go otrzymać. Wyróżniają tylko zakonników. Chyba, że... Nie, Siegfried. Nie namówisz mnie, dopóki nie odwołacie celibatu. No tak. W każdym my to już razie, słyszeliśmy chyba. Odznaczenie wręczy mi sam Wielki Mistrz na prywatnej audiencji. Tak, Geralt? Mam dla ciebie propozycję. Co powiesz na zniszczenie Salamandry? Świetny pomysł. Tylko jak?
Mam potężnych znajomych, którzy wiedzą, jak ich zniszczyć. Nie wciągasz mnie, aby w jakieś polityczne intrygi? Zygfrydzie, tyle razem przeszliśmy. Zaufałeś mi w banku. Może masz rację. Mogę poznać szczegóły? W karczmie nowy Narakord. Wieczorami urządzane są przyjęcia. Pojawię się niezawodnie. Czekaj na nasz sygnał. Dobra. Czyli w porządku. No okej, okej. Zygfryd idzie w to. Na całość. Przy tym zostajemy. Ja przy okazji teraz idąc... Tutaj mam na telefonie otwarty na temat tych arystokratek artykuł. Spróbuję to doczytać szybko. Ha. No normalnie powinna tam być ta arystokratka w tym, w koło domu Triss. No ale my tam próbowaliśmy z każdą rozmawiać i niekoniecznie były skore do tego. Także nie wiem, co to będzie. Teraz tylko modlić się, żeby nas jakieś góle nie zaatakowały. Szybko przebiegniemy. Dobra, zdążyliśmy bezkonfliktowo przebiec. Bo chciałbym jednak obstukać te arystokratki jeszcze przed końcem rozdziału. Bo nie wiem, czy wyczuliście, ale na to się zapowiada. Ha. Mam jakiś filmik nawet, o kurde. Dobra, lecimy. Jaki on dworny. Nic tu po tobie, białowłosy. Tak, to mnie zadowala. No normalna tutaj szlachcianka powinna być w tym miejscu. Wygląda jak ona. O proszę. Jesteś wiedźminem, prawda? Płatnym zabójcą potworów. O. Masz dla mnie jakieś zlecenie, pani? Można tak powiedzieć. Wiele słyszałam o wiedźminach. Wiem, że jesteście nieludzko sprawni, wyprani z emocji i za odpowiednią opłatą podejmiecie się każdego zadania. Z wyjątkiem ostatniego, wszystko prawda. Ale może przejdźmy do rzeczy. Jesteś konkretny i obcesowy. Masz mentalność najemnika. Przeciwieństwo mojego męża. Dobrze wybrałam. Pociągają mnie mężczyźni traktujący kobiety jak łup wojenny. A... Pani, mylisz się. Nie zaprzeczaj, wiedźminie. Co? Może ci się nie podobam? Nie chcesz mnie? Podobasz mi się. Udowodnij, że jesteś taki, jak myślę. Przynieś mi zdobycz wyciętą z potwora. I ona generalnie... Tutaj zaproponowanie jej pieniędzy to byłoby po prostu... To byłby po prostu skandal. Raczej taka arystokratka by się obraziła. Ale generalnie... One tutaj chcą pazurki Kimory. Wiedziałam, że mnie nie zawiedziesz. Mój mąż wyjechał z miasta. Zapraszam do siebie. Prowadź pani. Co za suka. Aż mi szkoda męża. No ale od niechcenia. Czegoś nie robi dla karty, nie? Dobra. I z tego co wiem, to... To tyle. Wprawdzie... Aha, mamy wpis jako kupcy? Okej, okej, okej. Bo z tego co wiem, to... Były tutaj dwie... Kobitki takie. Wydaje mi się, że moja córka wpadła w oko zygfrydy. No ale na razie widzieliśmy tylko ją. Ach, dawno nie bawiłam się tak dobrze. Pójście do łóżka z wiedźminem jest najlepszym sposobem na nudę. No spoko. A no czemu nie ma podpisu? Patrzcie. Na co się tak gapisz, łachmyto? O, teraz ma. Dobra, dobra. To czyli co, mam iść do Triss teraz? O. Dobra, do Triss normalnie, okej.
muszę się rozglądać jeszcze przy okazji. Wybaczcie, że tak trochę przymulam, ale staram się naprawdę znaleźć tą szlachciankę. Bo to jest ostatnia rzecz, która nam została do dopięcia przed końcem rozdziału. O, jest na dole, Triss. Alvin coś nowego nam powie? Chciałbym mieć małego pieska. Oh shit. Kupimy ci kiedyś pieska, obiecuję. Bargesta. Nie rozpieszczasz go zanadto? Nie chcemy, żeby wyrósł na rozkapryszonego Bachora. Tak źle i tak niedobrze, kurwa. Pozyskałem dla nas sojuszników. Świetnie. Spotkanie z Loivardenem to idealne miejsce na rozmowę. Zatem postanowione. Geralt, zadarliśmy z potężnymi ludźmi. Ta rozmowa może wiele zmienić. Co masz na myśli? Zakończ swoje sprawy w Wyzimie. I dobrze się przygotuj. Może weź ze sobą jakieś eliksiry. Potem może być za późno. Okej. To przyjdę do niej później. Przyjdę do ciebie później. Już moglibyśmy tam lecieć. O fakt, no to jest ten moment, słuchajcie, typowo, to jest ten moment. Ja tutaj poświęcę jeszcze chwilę i upewnię się, czy aby dobrze myślę. A zobaczę nawet stronę z kartami po prostu. Co my tu mamy? Okej, okay, mamy karty. To mamy. Ta obskoczona, ta też. Kurtyzany są, niebiesko oka, królowa nocy jest, arystokratki. Mieszczka, tego nam brakuje. Tego nam brakuje. Ta karta. Okej, okay. Trzeba iść do urzędu. Dobra, a tutaj na temat tych arystokratek. Okej, okay, arystokratka tak naprawdę była jedna, trochę mi się pomyliło. Znaczy, można dwie spotkać, ale wystarczy jedno, żeby mieć tak naprawdę tą samą kartę, co w przypadku drugiej. Także lecimy jeszcze teraz szybko do urzędu, obskoczyć Mieszkę i to będą wszystkie karty na ten rozdział. Także całkiem nieźle nam idzie. Urząd jest gdzieś, no, to jest tam, no, tak, tam. Dobra, lecimy raz, dwa, trzy. I potem, kurde, kończymy trzeci rozdział. 30 odcinków, no właściwie 32, to jest tak, myślę, optymalnie nam nawet idzie, że typowo widać, że się nie śpieszę, bo też taki miałem od początku zamysł, żeby w ogóle się nie spieszyć. Dzięki. To była Mieszczka, ale chyba nie ta, o którą chodziło, bo było powiedziane, że na piętrze gdzieś tutaj będzie taka Mieszczka. Tylko co ona chciała? Ona chyba tam było, że diament chce. O Boże, jak dobrze, mam akurat diament. Elegancko, dobra, urzędniczka. Właśnie, to się wszystkie nazywają jak urzędniczki. Przełożyć, zakleić, wbić pieczątkę. No, come on. Mogłam znaleźć sobie ciekawsze zajęcie, ale o, proszę, jest. Czym mogę służyć? No, ty już wiesz, czym możesz służyć. Zbyt oryginalnie, mój drogi. Musisz postarać się bardziej, żeby zrobić na mnie wrażenie. Widzę, że jesteś kobietą, która wie, czego chce. Mój nieboszczyk mąż zwykł mawiać, że jestem prawdziwą diablicą. Może uda ci się mnie poskromić, białowłosy. Pomyślę o tym. Może następnym razem ci się uda. Co ja spieprzyłem? Może następnym razem. Czyli spieprzyłem, dobra. To co, mam iść się przespać gdzieś tutaj teraz? Czy co, ja miałem tam dać taki typowy tekst, że jesteś niegrzeczną dziewczynką? Serio? To jest słabo. No teraz ostatni zapis mieliśmy jakiś czas temu, także trzeba iść się przespać jeszcze raz. Shit, man. Masakra, masakra z tymi kobietami.
Teraz tylko tracimy czas niepotrzebnie, no ale co zrobić? Myślałem, że raczej dla takiej urzędniczki właściwym tekstem będzie coś właśnie w tym stylu, a nie takie po prostu... A nie taki tekst durny, no ale jak widać pozory mylą, nie? Bo jaki tam jeszcze była opcja? Była jeszcze jakaś taka pomiędzy, tylko nie zapamiętałem. Nasza ostatnia noc prawdopodobnie w tej karczmie. Może od razu wbijemy jakieś punkty, co? Chociaż nie, jeszcze pozbierajmy troszkę. Przypijmy się 24 godziny. Żeby była tak samo ładna pogoda. Czy coś mamy do sprzedania tutaj, może komuś? Chyba nie, ale ekwipunek mamy całkiem dobrze oporządzony. Możemy sobie sprzedać teraz te cukrowe lalki, bo z tego co kojarzę, to już nam się nie przydadzą. Myślałem szczerze, że właśnie do tej arystokratki będą nam potrzebne, ale pomyliło mi się widocznie z kimś i wystarczył pazur Kikimory, tak jak to było rozpisane w solucji. Szkoda, że nie zapisałem gry przed rozmową z tą urzędniczką, byśmy nie musieli biegać. No ale spieprzyłem, trudno. Trzeba się przebiec. Jakoś znowu bardzo daleko to nie jest, nie? Mam nadzieję, że ona w ogóle da nam drugą szansę. Bo tak, kurde... Nie wiem. Dobra, zapisujemy grę od razu. O kurwa, teraz która to była? Okej. Czym mogę służyć? Pracujesz w... No i że niby to? Jesteś niegrzeczną dziewczynką. Niegrzeczne dziewczynki mają zawsze najciekawsze pomysły. Kiedy na ciebie patrzę, też zaczynam mieć wiele ciekawych pomysłów. Nie tak prędko. Chcę dostać prezent. Widzę, że mamy kaprysy. Co byś chciała dostać? Musisz zgadnąć, co najbardziej lubią niegrzeczne, rozkapryszone dziewczynki. I przykre jest to, że najbardziej lubią kurwa takie coś. Chodź, zaprowadzę cię w miejsce, gdzie będziemy mogli być sami. Prowadź, pani. Okej. Tej karty nigdy wcześniej chyba nie zdobyłem. Także fajnie jest takie przełamywać lody. Przecieram nowe szlaki, słuchajcie. Tyle lasek w zimie handlowej jeszcze nigdy nie obskoczyłem. Odkąd zaczęli tu wpuszczać motłoch? Czyli co? Okej. Oznaczamy questa. Ekwipunek. Mamy wszystko co potrzeba. Eliksirów nawet mamy sporo porobionych. A zostawię sobie tę petardę. Wykorzystamy ją myślę dzisiaj. Trochę tych broszy mamy niepotrzebnych, no ale trudno. Skóry wilcze. A nóż komuś je będziemy mogli sprzedać w czwartym rozdziale.
questy wszystkie porobione jak na ten moment, także kurde, no lecimy. Jestem zadowolony. Myślę, że w dobrym stopniu obskoczyłem tą wyzimę handlową. Nie śpieszyłem się. No to lecimy. Pozyskałem dla nas sojuszników. Zakończ swoje sprawy w Wyzimie. I dobrze się przygotuj. Może weź ze sobą jakieś eliksiry. Potem może być za późno. Jestem gotów. Spotkajmy się w nowym Narakorcie. Powiadomię wszystkich zainteresowanych. Skąd wiesz kto? Jestem czarodziejką, pamiętasz? A ty myślisz tak głośno, że mimowolnie odczytuję twoje myśli. O ty. Nieładnie, nieładnie. Dobra, nowy Narakort. Ostatni przystanek, nowy Narakort. Lecimy z tematem. Ostatni raz pewnie usłyszymy tą piękną nutę w nowym Narakorcie właśnie. Ostatni raz widzimy tych ludzi. Szlachciców, mieszczki, mieszczanów, kurtyzanę pięknie biegnącą. Pijaczyny, które często kikimory nie omieszkały wpierdolić na sucho. Vincent? Geralt, jesteś w niebezpieczeństwie. O kurwa. O co chodzi? Wojskowi dowiedzieli się o waszych spotkaniach, a Salamandra ma wtyki w armii. Musisz uciekać. Nie. Nie mogę. Muszę porozmawiać z innymi. Salamandry zaraz tu będą. A więc stawię im czoło. Uciekajcie. Myślałeś, że zostawię cię tutaj samego? Spodziewałem się, że będziesz walczył. Moi ludzie są przygotowani, to ochotnicy. Nie daj się zabić. Jeśli coś ci się stanie, Carmen... Zrozumie. Straż miejska, skąd wy tu? Nie tylko wy macie swoje wtyki w armii. Cóż, Vincent, nie trzeba było stawać po stronie Wiedźmina. Nie macie szans. Sprawdźmy. No, zobaczymy. Dobra, mogę znaki? Mogę. Palić skurwysynów. I ciachamy. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Szybko poszło. Twardy glina, dziwka ze slumsów i prawdziwa miłość. Miłość łamiąca klątwę wilkołactwa. Jak w bajce. W świecie zdominowanym przez pogardę i skurwysyństwo. W świecie pełnym bandytów i morderców. Szczere uczucia nadal mogą czynić cuda. I dlatego warto walczyć. Jak w bajce. W każdej bajce jest ziarno prawdy. Fajnie. A jeszcze jeden jest. Okej. Vincent, możesz opuścić miecz, naprawdę. Musisz się spieszyć. Czyli słuchajcie, fajnie, opłacało się, kurde. Koniec końców pomóc Vincentowi i odczarować go, zdjąć klątwę, a nie mordować wtedy na ulicach Wyzimy. I taki był właśnie skutek naszej decyzji. Bardzo dobry moim zdaniem. Ja nie wiem teraz znowu kiedy będziemy walczyć, ale ja bym sobie już szczerze może czegoś użył. Chociaż dobra, na razie chodźmy, zapiszmy grę. I gdzie jest Trisson? O, Trisson się leczyła właśnie. Siegfried jest, wszyscy są. Czekaliśmy na ciebie, Wiedźminie. Witam. Martwiłam się o ciebie. Ustaliliście już coś? Ponoć zakon Płonącej Róży jest skłonny współpracować. Oczywiście. Raz na zawsze wyplenimy zło z Wyzimy. Co prawda w samym zakonie można zauważyć pewne niezgodności, no ale... Niezgodności? Zmieńmy temat. Podobno mamy się gdzieś magicznie przenieść. Pomińmy szczegóły.
Triss teleportuje ciebie i Siegfrieda do bazy Salamandry. Otworzycie wejście dla oddziału zakonu. Kiedy? W zasadzie już tylko to musimy ustalić. Cisza. Słyszę kroki. Czyżby ktoś mnie śledził? Drzwi są zamknięte. Otwierać! W imię króla Foltesta i płonącej róży! To Devet, sprzedajny zakonnik, zakała naszej profesji. Śledził mnie łajdak. No, to mamy problem. Siegfriedzie, wiem dobrze, że gadasz z wiedźmą. Jesteś skończony! Na honor. Triss, czy zdołasz nas teraz przenieść? Teraz? Co za kretyński pomysł. To może być jedyna szansa. Alk Imbaga Hara! Znałem takiego rycerza, który po teleportacji wypłynął ze zbroi jak gotowane flaczki. Liczę do trzech! Jesteś skończony, Siegfriedzie! Flaczki? Może jednak... Dark Ambra der Hadrean! Okej. Miejmy nadzieję, że my nie wypłyniemy jak flaczki. Po raz kolejny baza Salamandry, tym razem jak grubo to brzmi. A gdzie jest Siegfried? Chyba nie doleciał. Tam są kikimory, które jak widzę nie są do nas wrogo nastawione. Okej, to jest ten moment, słuchajcie. Co nakładamy? Olejek Screenfried. Uuu, shit, fajnie to wygląda. Co jeszcze? Pijemy może... filtr oraz jaskółeczkę. Boom. Gdzie do cholery jestem? Muszę powiedzieć pani czarodziejce, że tym razem z drugiej strony może to dobrze, że nie trafiłem na środek jakiejś sali. No dobrze, i teraz mamy element zaskoczenia. Dobra, jedziemy z tematem, jedziemy. Dobra, jeszcze wy. Piruet. Przeskocz. Przeskocz go. Dobra, spokojnie. Jak przytrzymał miecz, fajnie, dobra. Kiścień? Aha, to jest to śmieszne coś, dobra. Pierwszy oddział wyjaśniony. Nie zbieram już tych brożów, mamy ich od chuja. Tu jakiś worek jeszcze. Czarny proszek można wziąć. Dobra, nie zbieram wszystkiego tak dokładnie, ale kuferek jak najchętniej. O pierdole, o proszę, jak fajnie. Jaskółkę odzyskaliśmy od razu. Jakieś cenne rzeczy. I książkę, którą już czytałem. Ale w sumie zbiorę, sprzeda się. Te książki są dosyć drogie. To są łóżka, oni tu spali, naprawdę? W takiej jaskini? Dobra, aż mi ich żal trochę, szczerze. W tym momencie. Siegfried, o proszę. On tutaj wylądował, mam rozumieć? Wiedźminie, nie ma czasu do stracenia. Siegfried, a więc jednak. Nie ma czasu. Musimy otworzyć bramę i wpuścić mój oddział. Co z Triss? Uciekła. Musiała się teleportować. Ale wcześniej rzuciła na ciebie tarczę Alzura. Tarczę Alzura? Jakieś potężne zaklęcie. Znaje z księgi, którą zdobyłeś na bagnach. Dziwne. Nie przypominam sobie, żebym jej dawał tę księgę. Wiedźminie, mój oddział stoi już w pogotowiu. W pojedynkę nie przejmiesz całej bazy Salamandry. Jakieś pomysły? Salamandry używają przeklętej elfiej magii, by wchodzić do swojej bazy. Magicznego portalu. Możemy go użyć?
Czarodziejka powiedziała, że można go uruchomić jakimś magicznym kamieniem. Jest coś takiego w jaskini, po prawej. To lecimy z tematem. Ognie ochroni. Nałożyła na nas tarczę Alzura i to jest zajebiste, to jest właśnie coś. Czyli mam ich wszystkich wyrżnąć, ale tam jest Azar Javed. A czy mam najpierw tu iść, czy co? Pewnie Ifryta przyzwał, nie? No właśnie. Dobra, teraz srebrny. Jak fajnie, Jezus, backflip, co on robi? Patrzcie. Spis zakazanych artefaktów. Okej. Krok wyblakłej magii. Dostaliśmy do Irden. Mamy kamień mocy, to są te szczątki. Cztery oreny, spoko. Skrzynia jeszcze jest. Runa słońca, zajebiście. Wreszcie jakaś fajniejsza runa. Osełka, czemu nie? Fosfor. Dobra. Elegancko. I to jest ten portal, ale co oni tam robią? Tam ja widziałem Azara Javeda. Mignął mi tam nikt jego. Nie wiem, podejść tutaj? Oh shit. Nie wiem, czy miałem z nimi walczyć teraz. Ogłuszyli mnie. Dobra, spokojnie, 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 damy radę. Teraz ich smażymy tutaj. Okej, okay, Siegfried tutaj jednego położył. Mam jeszcze tu maga. No znowu Ifryta przyzwał. Dobra, już biję stalowym, bo nie chcę tracić czasu na wyjmowanie miecza. Okej, Siegfried go dobił. I skurwysyny czekają tutaj na nas. Nie masz szans, Wiedźminie. To się jeszcze okaże. Nie poradzisz sobie z całą armią, głupcze. Właśnie sobie poradziłem. W sumie spójrz tutaj, jakby magister, na twoich oczach rozpierdoliłem cały twój oddział. Więc no... Komu jak komu, ale mi tutaj się całkiem udało dobrze wszystko. Zbieramy teraz lód z twoich kurwa podwładnych. Żeby zaraz sprawić ci wpierdol. Kamyczek włoży. Umieścił kamień mocy. Okej, no i portal działa, zajebiście. Aha, to w sumie po to ich tu mieliśmy wziąć, aha, do walki z nimi, no dobra. To trochę tak... trochę niepotrzebne to było nam. Ale okej, rozumiem zamysł, spoko. Po to mieliśmy otworzyć ten portal. Biały wilk, spodziewaliśmy się ciebie. Widzę, że wszyscy są w komplecie. Dobrze. Załatwimy całą sprawę za jednym zamachem. Ha, przyznaję, nie doceniłem cię na bagnach. Jednak teraz sytuacja się zmieniła. Niczym mnie nie zaskoczysz. Widzę ponadto, że ludzie są gotowi iść za tobą w ogień, a wśród nich sam Siegfried z Danel. Wszystko układa się zgodnie z wielkim planem. Jeśli wykażesz się mądrością i odrzucisz głupie sentymenty, będziesz mógł zobaczyć jego realizację. A jeśli odmówię, nie wykażę się mądrością. Bo widzisz, jestem wiedźminem, typem raczej prostym i bardzo sentymentalnym. Nie rozśmieszaj mnie, Geralt. Prostota pasuje do ciebie jak pięść do nosa, a sentymenty jeszcze mniej. Nie odmówisz. Jesteś na to za bystry. Zresztą kogo chcesz bronić? Foltesta? Monarchę, który ma więcej grzechów na sumieniu niż magister trudnych słów na podorędziu?
Wiesz przecież, że Foltest zrobił dziecko własnej siostrze, a potem pozwalał, by nieumarły potwór zjadał poddanych przez kilka lat. W trakcie wojny troszczył się tylko o własną koronę. Pozwolił Nilfgaardowi splądrować i spalić sąsiednie królestwa, z którymi wcześniej zawarł przymierze. Prości ludzie umierają tam z głodu do dzisiaj. Sam powiedz, warto za niego walczyć. Do czego zmierzasz, Javed? Masz rację. To retoryczne pytanie. Jeśli nie Foltest, to kto? Loża czarodziejek? Nic o niej nie wiesz. Możesz sypiać z Marigold, ale nie masz pojęcia, do czego są zdolne te suki. Powiem ci tylko, że wywarły spory wpływ na ostateczny kształt traktatów powojennych. Przesiedlenia, deportacje, nierozwiązana sprawa Skojatel to tylko niektóre z ich dokonań. Widzę, że w swoim wywodzie zmierzasz do jakiejś niesamowitej, przełomowej puenty. Salamandra nie jest zła, nie bardziej niż to konieczne. Nie bardziej niż ktokolwiek obdarzony ambicją i wolą, by samemu kształtować swój los. Na tym mogłeś zakończyć swoją wypowiedź i nie mówić całego tego poprzedniego monologu. Jeśli Salamandra nie jest złem wcielonym, to czymże jest według ciebie? Prawo siły, gwałty, morderstwa, zdrady. Dążenie do celu bez względu na liczbę trupów, które trzeba zdeptać. Jak nazwiesz ten chory twór? Przyszłością, Wiedźminie. Ewolucją lub, jeśli wolisz, przeznaczeniem. Jestem nie tylko prosty i sentymentalny, ale do tego jeszcze staromodny. Bo widzisz, mam w życiu taką przyszłość. Wolę walczyć z tym koszmarem, nawet jeśli walka jest beznadziejna. Już ci mówiłem, tym razem niczym mnie nie zaskoczysz. A teraz gin. No może jednak nie. O fuck. Ja cię pierdolę, tarcza Alzura. To było dobre. Czyli co, koniec? Nie mogę walczyć? Halo? Na bagnach Javed nie wytrzymał nerwowo. Mógł mnie wykończyć i zabrać Księgę Zaklęć. Ale zmiękł i uciekł. Tarcza Alzura zadziałała doskonale. Javed zwiał, ale zostawił magistra. Okej. Okay. Tym razem nie ucieknie. Ważne, że mają magistra. No to lecimy z tematem, kolego. Geralt, nic ci nie jest? Siegfried, co się stało? Dostałeś i to mocno. Jak widzę, czarodziejka rzuciła na ciebie jakieś ochronne zaklęcie. Tak, tarczę Alzura. Magister gdzieś zwiał. Nie możemy się przebić przez tę barierę. Sam się nim zajmę. Dokładnie. Dobra, mamy tarczę Alzura. Wygląda to dosyć ciekawie. Lecimy wyjaśnić magistra. Hikimory, które nas nie atakują. Dobra. Użyjemy zaraz petardy. Uwaga. Jacy przerażeni. Patrzcie, jak spierdalają, patrzcie, jak spierdalają. Umarł od tarczy? Nie. Są przerażeni. Dobra. Zostałeś ty, kolego. Przyznaję, że w odmienny sposób imaginowałem sobie nasze ponowne spotkanie. Zanim nastąpi nieunikniony koniec twojego sztucznie wydłużonego życia, udowodnię ci jego bezcelowość. Umrzesz świadom, że byłeś jedynie błędem historii. Błędem. Skończ pierdolić. Pierdol, magister. Odpowiedz mi zatem na jedno pytanie. Dlaczego za wszelką cenę nie chcesz dopuścić do stworzenia nowych Wiedźminów? To proste.
wbrew temu, co o was mówią, czujesz. Czujesz, że nie ma dla ciebie miejsca w tym świecie. Swoje istnienie zawdzięczasz koniunkcji sfer, podobnie jak relikty pokoniunkcyjne, które eliminujesz z takim zapałem. Wiesz, na czym polegał błąd twoich stwórców? Nie pierdol, chcę walczyć już z nim. Nie pierdol, mówiłem ci. No. Jedziemy z tematem. Okej, Kikimoro sobie przyzwał. Za Leo. Zwyciężyłeś. Możesz zabrać drogocenne wiedźmińskie skarby. Osiągnąłeś cel. Okaż łaskę pokonanym. Zawsze warto spróbować. Nie tym razem. No Leo chyba pomściliśmy. Mam nadzieję, że ten skurwiel umarł. Spadam. Oła. Czyli pewnie jeszcze żyje, nie? Dobij go. What the fuck? Co to kurwa jest? Jakaś dupna Kikimora, tak? Królowa Kikimor i ona zabija magistra, no dobra. Gdzieś tu powinna wyskoczyć zaraz, nie? Nie mamy kota. Na razie się schowała. Na razie spierdzieliła. To przy tym zostajmy. Chciałem tu skrzyneczkę tylko wziąć. Oreny, czemu nie? I w tym pomieszczeniu na razie nic nie ma. Okej, okay, ale cieszę się, kurwa, cieszę się, że wreszcie widzimy tego typa martwego. Tyle pościgów, tyle starań, tyle trudów, wysiłków i nareszcie dorwaliśmy go, pomściliśmy Leo ostatecznie. I ta sprawa przynajmniej załatwiona. Tutaj mogę przejść też, tak? Nie, jest zawalone, okej. Czyli pozostało nam to przejście. Jednak chcesz się napierdalać? To co uciekałeś wcześniej? Dawaj. O kurwa, co? 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 Że co? What the fuck? Co to było? Co to kurwa było? Okej, to już widzieliśmy. Mogę to skipnąć? Mogę. Dobra, to trochę teraz zwątpiłem. Czyli tutaj dają nam chwilę na przygotowanie się do tej walki. Mam rozumieć. Wygląda na to, że trochę bardziej potężna jest ta Kikimora, niż bym przypuszczał. No ale dobra. Jakby nie było, magister jest martwy. Co ja mam w takim razie zastosować? Dobra. Pomyślmy. Zamieć? No niby można by. Nie wiem, czy wezmę sobie deko trafarda białego tutaj. Nałóżmy może miał diamentowy na miecz, czy może nawet runę. No, to jest potężna runa, nałóżmy ją na miecz srebrny, miecz Koena. Okej. To wygląda fajnie.
I zapiszmy jeszcze raz grę tutaj. No i spróbujemy, jaskółka działa, nie? No działa. Już, ale już tylko chwilę, dlatego wypijmy sobie następną. Dobra. Spróbujmy jeszcze raz. Czyli z nią trzeba ostrożnie, nie możemy podejść za blisko. No dobra. Spróbujmy przypierdolić z Igni. Oberwała. Aha, okej, okej. Ma nas na strzała, no dobra. To nie wygląda ciekawie. Jak z nią zawalczyć w takim wypadku? Nie mam nawet koncepcji żadnej sensownej chyba. Jakby to mogło wyglądać. Też kota kurde nie mam, trochę słaba widoczność jest. Ha. No to nie wiem, no to nie wiem. Może jakoś Irden użyć tutaj? A spróbujemy stąd uciekać po prostu. Może zaraz znajdziemy jakieś przejście, gdzie nie wiem, ono się zawali i ją przy okazji ułupiemy. Otwory? Spróbuję je przewrócić. Może uda się zasypać przejście. Okej, okej, rozumiem. Coś to podziałało? Ała, dobra, dobra. Rozumiem, już rozumiem. Spoko. I dig it, I dig it. Wiem o co chodzi, musimy zawalić te tunele. Dobra, chodź tutaj, już ten filmik widzieliśmy. Niestety nie da się go pominąć. I ty nas będziesz gonić, mam rozumieć. No dobrze. No to ścigaj nas. Spróbuję je przewrócić. Może uda się zasypać przejście. Te małe kikimory możemy ignorować w sumie. Okej, zasypaliśmy ją. Chyba na razie zablokowaliśmy jej tylko przejście. To jest jakieś ciało. Idzie tutaj ta królowa czy nie? O nie, 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 nie ten miecz. Wyjmij srebrny i przeskocz je i podpal. No dobra, ale też może być. Tam się pojawiła teraz, tak? Nie, to są wojownice, dobra. To tak naprawdę na razie ją oddzieliliśmy od siebie. Ale to są następne, jest ich... O Boże, jest ich od chuja. Ah, fuck. Tego nie widzę teraz. To trzeba zasypać, tak? Dobra, spróbujemy. Jeśli nie wydostanę się z tej jaskini, to cała baza Salamander runie mi na głowę. Dobra, pierdolnęło, tak? Udało się? Udało się. Warto sprawdzić, czy magister nie miał jakichś wartościowych informacji. Spoko. Coś dostaniemy z tej... Aha, bo ona go wpierdoliła, no tak, i teraz zamiast jej szczątek mamy rzeczy magistra. Czemu ja podniosłem najpierw raport magistra? Ja tu chcę jeszcze resztę rzeczy wziąć. Dobra, biorę je na razie. To chyba był filmik pokazujący, że tutaj... Musimy spierdzielać, mam rozumieć, czy co? Ha, że tu się co? Nie, szkoda, że nie. Szkoda, że nie obejrzałem tego filmiku, ale chciałem się upewnić, czy będę mógł jeszcze przeszukać dalej to ciało magistra. Ale fajna sprawa, że ona go wpierdoliła i teraz tak naprawdę jego. Znaczy ją przeszukiwaliśmy. Ciekawe, ciekawe. Szkoda, że kota nie miałem w tej jaskini całej. Byście więcej widzieli.
Powinnam była wiedzieć, że domyślisz się, kto stoi za fałszerstwami królewskiej pieczęci. Źle cię oceniłam, widząc w tobie jedynie zabójcę potworów. Wiele zyskuję przy bliższym poznaniu. Czy jest szansa, że nie domyśliłeś się wszystkiego? Niestety wiem, że pod nieobecność ojca planowałeś zamach stanu i przejęcie władzy. Wiem też, że sprzymierzyłaś się w tym celu z Salamandrą. Nie zmieniłam planów i ty mi nie przeszkodzisz. Niniejszym skazuję cię na śmierć. Wyrok zostanie wykonany natychmiast. Wasza wysokość, Adda. Przykro mi, Geralt. Racja stanu nie chodzi do łóżka. Jeśli dobrze pamiętam, jako skazany mam prawo do ostatniego życzenia. Pocałuj mnie, wasza wysokość. Cóż za skandaliczna prośba. Ale ostatnie życzenie to uświęcony zwyczaj. Zgoda? Sprytne. Niedoczekanie twoje. Ktoś go teleportował. Zapłacą za to. No nie wiem, koleżanko, no nie wiem. Okej, jakiś brzeg. Rozdział czwarty. Widziałam, jak wypadłeś z tej dziwnej dziury w niebie. Sprytna z ciebie dziewczynka. Mama mówi, że jestem ciekawska i że wtykam nos w nie swoje sprawy. Pewnie coś w tym musi być. Zapytaj mnie o coś, ja wszystko wiem. No dobrze. Co to za miejsce? To brzeg. Mieszka tu rybak. Droga prowadzi do wsi Odmęty. Za wioską są pola. Jest tam bardzo ładnie. Jest też wyspa Rybit. Taka mała wysepka na jeziorze. Można się tam dostać tylko łódką. Faktycznie jesteś zorientowana. Zapytaj mnie o coś. Ja wszystko wiem. Coś ciekawego dzieje się w okolicy? Alina, córka sołtysa, wychodzi za mąż. I to jest jej partia. Mama mówi, że poleciała na kasę. Suka. No tak. Ona ma siostrę, Celinę, i mama mówi, że ją aż świerzbi do tego Juliana, który jest narzeczonym Aliny i który mieszka w karczmie. A co to znaczy, że ją świerzbi? To znaczy, że bardzo lubi tego Juliana. Aha, już wszystko rozumiem. To jest tak, Juliana świerzbi do Aliny, Celinę do Juliana, a Alina lubi Adama i pieniądze Juliana. Ale głupi ci dorośli. Nie da się ukryć. Dobrze powiedziane. Pytaj mnie o coś. Ja wszystko wiem. No fajnie, taka postać wprowadzająca. Zdawało mi się, że widziałem miasto. To podwodne miasto pradawnej rasy. Pełne skarbów i potworów. Teraz mieszkają w nim ryboludzie. Trochę się ich boję, ale ten, co siedzi przy posągu pani, jest śmieszny. Można go spotkać tylko wtedy, jeśli innych ryboludzi nie ma w okolicy. Zaczynam się gubić. I są też elfy. Chorują i są biedne. Czasami zanoszę im ryby, jak królowi rybakowi się poszczęści i złowi trochę więcej. A na wyspie Rybit można spotkać panią jeziora. Jest najpiękniejsza, ładniejsza od Aliny i też ją świerzbi. Całkiem się pogubiłem. Ale głupi ci dorośli. Jak wy możecie się nami zajmować, skoro nic nie rozumiecie i ciągle was świerzbi? Śmieszna dziewczynka, naprawdę. Wiesz, kim jestem? Jesteś dziadkiem. Masz białe włosy, jak każdy dziadek. I jesteś brzydki, ale ja cię lubię. Całe szczęście. Zapytaj mnie o coś. Ja wszystko wiem. Na brzegu jest bezpiecznie? Tak, chociaż czasami z wody wychodzą ci źli ryboludzie i przepędzają śmiesznego ryboludzia. Jak się pojawiają, to się chowam pod chatą rybaka i nikt mnie nie widzi. Sprytnie. Pewnie, że sprytnie. Okej, super. Do zobaczenia. Fajna dziewczynka. Dobra, teraz poczekajmy, aż nam wszystkie nowe rzeczy się... To tyle? Okej, zobaczmy.
Okej, okay, czas złapać drugi oddech. W porządku, słuchajcie, no, zakończyliśmy kolejny etap. Questy się pokończyły. O, poczytamy te rzeczy w następnym odcinku dokładniej. Teraz chciałem tylko obczaić to, co znaleźliśmy u magistra. To jest chyba ostatni fragment rzeczy wykradzionych z Kermoren. Jakieś kolejne eliksiry. Nerw Kikimory. Okej, okay, mam taki nerw Kikimory. Mamy nerw Kikimory. Za to dostaniemy kolejną umiejętność, bardzo fajnie. Okej, okay, raport magistra. Wyciągnięty z ciała królowej Kikimory, okej. Okay. Ekstraordynarnie rozpieszczona. No, nie udało ci się do końca rozwiązać tego problemu, kolego. Kontrolować Kikimory oraz ich matkę. No właśnie, to jest kolejne zastosowanie tych mutacji Azara. Dokładnie. Widać, że kolejne etap badań wdrożyła już Salamandra i zdobyli jakieś składniki pozwalające im kontrolować Kikimorę. Kikimory i całą rodzinę ogólnie Kikimor. Znany olej, to wykorzystałem później. Przygotowałem do wysłania list magistra. Po tym jak go ujęliśmy, czyli jak my porwaliśmy się na Salamandrę, oni polecieli po Alvina, skurwysyny, ale zniknął na szczęście. Okay, czyli Alvin poleciał też tutaj do wsi Odmęty, gdzie my jesteśmy. Brenger został wysłany na poszukiwanie Alvina. Aha. Współpracuje z Salamandrą, choć niechętnie. I sam on został wysłany na poszukiwanie Alvina. Dobra, czyli tutaj już zapewne spotkamy Berengara. Dobra, także to jest tyle, co zostało nam po magistrze, po wielkim, wielkim łowcy głów, mordercy, fałszerzu i w ogóle kutasie. No udało nam się, słuchajcie, udało nam się, czwarty rozdział rozpoczęty, trzeci zakończony, trochę to zajęło, wybaczcie, że połowa tego odcinka to były próby zaruchania urzędniczki, arystokratki, ale no trzeba było dopiąć te ostatnie dwa guziki i koniec końców udało się, także zaczynamy na nowo, łapiemy drugi oddech w następnym odcinku, póki co ja wam dziękuję ślicznie za oglądanie, no i do zobaczenia następnym razem, cześć!